Piwo to jest życia smak, życia smak, życia smak. Kto je ma, ten wolny jest. Wolny jest jak to! Ty masz, bracie, humor zły, humor zły, humor zły. Strzel browara albo trzy. Cześć, Marcin Sęgierski z blogu msengierski.wordpress.com. Dzisiaj trochę nietypowo, bo nie będzie nic o ekonomii ani gospodarce, tylko o mojej pasji. Parę dni temu mieliście okazję przeczytać na blogu notkę o tym, dlaczego zostałem piwowarem, co w tym hobby jest takiego fajnego, a dzisiaj część praktyczna szkolenia, czyli ważenie piwa. Nie będzie to film instruktażowy, będzie to raczej relacja z tego, jak to się robi od początku do końca i też być może odpowiedź na wiele waszych pytań, które gdzieś tam pojawiały się w naszych rozmowach, jak się robi piwo, jak to dokładnie wygląda. Dziś ważymy taki styl bardzo powszechny w nowofalowym piwowarstwie, czyli American India Pale Ale, z tą różnicą, że będzie to IPA z dodatkiem słodu żytniego, który nada nam tutaj takiej specyficznej pełni. Zasyp mamy dosyć prosty, bazę stanowi słup Pale Ale, czyli klasyczny brytyjski słup jęczmienny. Na przyciemnienie barwy mamy słup monachijski, no a poza tym słup żytni, którego pójdzie 800 gram do piwa i także szczypka słodu karmelowego. Jak widzicie, słup karmelowy jest nieśrukowany, także jeszcze zanim go wrzucimy, będziemy musieli przejść przez proces śrukowania ziarna. No i zaczynamy imprezę. Styl, który dzisiaj uważamy, to Rye American India Pale Ale, albo po polsku żytnie amerykańskie India Pale Ale. No, niestety nie wszystko da się spolszczyć. Styl bazowy, czyli India Pale Ale, to jest styl jak najbardziej historyczny. Piwo oryginalnie wywodzące się z Wielkiej Brytanii, produkowane na coś, co można nazwać takim eksportem wewnętrznym. Było produkowane dla brytyjskich kolonistów znajdujących się w Indiach. I w związku z tym musiało to być piwo dość obficie chmielone i z dość dużą zawartością alkoholu. Wszystko po to, aby mogło przetrwać długą podróż morską z Wielkiej Brytanii do Indii. Piwo było oczywiście, jest oczywiście piwem górnej fermentacji, stąd nazwa ale. Ale w przeciwieństwie do lagerów, czyli piw fermentacji dolnej. Wersja amerykańska India Pale Ale, czyli wersja, która w zasadzie jest wyznacznikiem rewolucji piwnej, jest najczęściej ważonym piwem nowofalowym, polega na tym, że stosuje się obfite chmielenie amerykańskimi nowofalowymi odmianami chmielu. Nasza wersja, która jest dodatkowo wersją z użyciem słodu żytniego, no, wnosi właśnie w postaci tego słodu żytniego dodatkowy składnik, który nadaje temu piwu ciekawej pełni, ciekawego smaku. Styl India Pale Ale oczywiście w dzisiejszych czasach dorobił się bardzo wielu wariacji. Można oczywiście uważać wersję historyczną, angielską India Pale Ale, ale nie jest to zdaniem wielu smakoszy dzisiaj wersja najsmaczniejsza. Raczej dominują wersje zacierane bardziej na wytrawnie niż na słodko, tak zwane West Coast IPA, czyli wariacja amerykańskiego IPA, która narodziła się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. I właśnie raczej w ten wzorzec będzie nasze dzisiejsze piwo celować. Jest godzina 15:10 i rozpoczęliśmy pierwszy taki merytoryczny, czyli znaczący etap ważenia piwa, czyli zacieranie słodów.
abstrahując od takich technicznych czynności jak umycie sprzętu czy wlanie wody, to jest to pierwszy taki etap kluczowy w całym procesie. Po co jest zacieranie? Zacieranie ma na celu nic innego jak przerobienie skrobi zawartej w słogach przy pomocy zawartych również w tych słogach enzymów. Po to, aby tą skrobię przerobić na cukry proste, które następnie będą mogły być zjedzone przez drożdże. Mamy 6,5 kg słodów. Jak widzicie, jest trochę na bogato. Trzeba to dobrze wymieszać, żeby nie porobiły nam się grudki. I pierwsza przerwa jest w temperaturze 62 stopni. Będziemy trzymać te słody w temperaturze 62 stopni przez około godzinę, a potem będziemy próbowali podgrzać zacier do temperatury 72 stopni. Po co? To powiem w dalszej części. Jak widzicie, słody wsypałem nie bezpośrednio do garnka, tylko do torby. Stosuję metodę ważenia, która z angielskiego nazywa się brewing a bag, albo po polsku ważenie, zacieranie w torbie. Jest to moim zdaniem metoda szybsza, prostsza i także z moich doświadczeń wynika, że efektywniejsza. Działa to tak, że w garnku mam siko z blachy kwasoodpornej, do niej jest torba filtracyjna, ona już prawie przechodzi na emeryturę, jest trochę zużyta, ale jeszcze myślę, że trochę pociągnie. Ma rozstaw siakaczki 150 mikronów, a więc mikrometrów, a więc bardzo mało. Ok, temperatura zacieru ustaliła nam się na 63 stopnie. Wierzę na słowo, choć każdy termometr może mieć na ten temat inne zdanie. Chwilowo zostawiamy nasze piwo, pozwalamy mu w tej temperaturze poleżeć z godzinkę i za godzinę widzimy się przy próbie podniesienia temperatury zacieru do 72 stopni. Przerwa zcukrzająca w temperaturze 62 stopni już za nami. Wszystko przebiegło bez żadnych zakłóceń. Godzinna przerwa powinna nam dać piwo dość wytrawne. Garujmy sobie chemię piwowarską. Po prostu wierzcie mi na słowo, że tak będzie. A teraz zastosujemy drugą przerwę zcukrzającą w temperaturze 72 stopni. W tej temperaturze będą już aktywne trochę inne enzymy odpowiadające za rozkład skrobi na inny rodzaj cukrów, które z kolei będą odpowiadać za słodycz, za wyeksponowanie pewnej słodyczy w tym piwie. Osiągnęliśmy temperaturę 72,3 stopni, co potwierdzają niezależnie od siebie dwa termometry. Podgrzewanie trwało bardzo długo, 32 minuty, no ale jak to jest niestety w metodzie brewing a bag, trzeba poświęcić na to sporo czasu. Skrócimy trochę tą przerwę dekstrynującą do, myślę, jakichś 15 minut. Chcemy mieć piwo zdecydowanie bardziej wytrawne, aniżeli słodkie. Jogowy wskaźnik skrobi to jest nic innego jak płyn Lugola, skądinąd popularny w krajach bloku wschodniego swego czasu. No i dobrze, nakładamy troszkę zacieru i zobaczymy, na jaki kolor, czy w ogóle wskaźnik zabarwi zacier. No, nie wydaje się. A więc próba jogowa negatywna. Gdyby ten kolor był jakiś brunatny, fioletowy, oznaczałoby to, że w zacierze mamy jeszcze nierozłożoną skrobię. Nic takiego się nie stało. Zacieraliśmy ziarno w torbie, więc teraz, aby dokonać procesu, przejść przez proces wysładzania,
musieliśmy tylko unieść sito z torbą ponad gar, tak aby ta woda użyta do zacierania spłynęła do garnka, w którym odbędzie się chmielenie. Natomiast sama ta woda, której było około 20 litrów, to oczywiście za mało jak na piwo. Poza tym ta brzeczka przednia jest bardzo gęsta, ma dużą zawartość cukru, więc aby wypłukać cały dostępny cukier ze słodu, dokonujemy procesu wysładzania. Zejdzie nam na to jakieś 10 do 14 litrów wody, którą będziemy polewać słód. Gdybyśmy nie korzystali z tej techniki zacierania w torbie, całość byłaby dużo bardziej skomplikowana, ponieważ musielibyśmy także odfiltrować cały ten słód. Tutaj problem filtracji nam odpada, dlatego że ta torba jest dosyć, mimo już swojego wieku, dosyć szczelna i drobinki słodu nie przedostają się do garnka. Tak wygląda powierzchnia słodu po wysładzaniu. Wydaje mi się, że mamy odpowiednią ilość brzeczki do chmielenia. Za chwilę zbadamy, jaki nam wyszedł ekstrakt i jakiego ekstraktu spodziewać się po chmieleniu. Natomiast teraz mamy problem typowo miejski, co zrobić z tym całym młotem, bo tak nazywamy słód już po wysłodzeniu. Na wsi nie ma z tym problemu, ponieważ jest to świetna pasza dla zwierząt. W mieście nie mamy łatwego zbytu, więc musimy to po prostu pod osłoną nocy jakoś wynieść na śmietnik. Ja jeszcze wycisnę z tego muka tyle, ile się będzie dało. Gdy tylko zamkniesz oczy, ja pod osłoną nocy ucieknę stąd, jak mogę najdalej, ucieknę, bo nie mogę tak dalej, ucieknę, nim z miłości całkiem pochnę cię. Teraz korzystając z takiego urządzenia jak refraktometr, sprawdzimy zawartość cukru w brzeczce, czyli liczbę stopni Balinga, czy stopni Plato, czy ekstrakt brzeczki, cukru to woli. Co prawda powinno się to badanie przeprowadzać na brzeczce o temperaturze 20 stopni, tu mamy zdecydowanie więcej. Ale robimy to tylko poglądowo. Jest 18,5 nawet, a więc całkiem sporo. Celujemy w to, aby uzyskać piwo o gęstości 18 BLG. Wiemy, że po chmieleniu ten ekstrakt jeszcze się zwiększy, więc prawdopodobnie dolejemy już teraz trochę wody, aby uzyskać na końcu gęstość brzeczki na poziomie 18 stopni Balinga. Brzeczka już prawie się gotuje, więc my przygotowujemy się powoli do chmielenia. Dzisiaj używać będziemy trzech gatunków chmieli. Na goryczkę polski Magnum. I zaraz praktycznie na początku gotowania wsypiemy go w całości, całe 50 gram. Następnie w kilku turach będziemy chmielić na aromat moim ulubionym chmielem amerykańskim Amarillo, który daje takie, moim zdaniem, aromat czerwonego grejpfruta. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że daje mango albo lychee, to jest dowolność interpretacyjna, ale to w zasadzie też dużo zależy od tego, kiedy się ten chmiel doda i w kombinacji z jakim innym chmielem.
A drugi chmiel, jakiego użyjemy dzisiaj, to Equinox. Chmiel, którego jeszcze nie stosowałem, ale bardzo dużo pozytywnych recenzji można było o nim usłyszeć ostatnio. Zobaczymy, jak wyjdzie to połączenie. Oczywiście będą jeszcze dogawane chmiele na zimno, ale o tym już w kolejnych odcinkach. Rzeczka ładnie się gotuje i wydawać by się mogło, że chmielenie to jest taki bardzo spokojny etap ważenia piwa, dlatego że do momentu, jak zaczniemy chmielić na aromat, to nic za bardzo nie będzie się tutaj działo. Można sobie spokojnie wypić kolejne piwo. Ale nie jest do końca tak, dlatego że wraz z wyłączeniem palników skończy się przy ważeniu piwa tak zwana faza brudna. Do momentu gotowania brzeczki w zasadzie mogliśmy nie dbać za bardzo o higienę w naszym browarze. Natomiast w momencie, jak piwo przestanie się gotować, cały sprzęt, wszystkie urządzenia, z jakimi piwo będzie miało styczność, muszą być sterylne i zdezynfekowane. W tym celu za chwilę dokonamy takiego procesu dezynfekcji, fermentora, rurek do przelewu, gruszki do zasysania piwa i paru innych jeszcze rzeczy przy użyciu pirosiarczynu soli. To jest jedna z kilku substancji dość powszechnie stosowanych w browarach domowych. Choć chmielenie jest takim, jak powiedziałem, nudnym procesem, to jednak przy piwach w stylach amerykańskich ma ono kapitalne znaczenie, dlatego że właśnie chmielenie w tych stylach decyduje o profilu smakowym, przede wszystkim profilu aromatycznym. Jest już gotowa kolejna dawka chmielu, którą wrzucimy na 15 minut przed końcem gotowania. To jest 12 gram chmielu Amarillo i jest tutaj także kilka gram mchu irlandzkiego. Mech irlandzki to jest substancja, która pomaga w klarowaniu piwa, w uzyskaniu bardziej przejrzystego napoju. Potem na 10 minut przed końcem będzie 25 gram Equinoxa, a potem na 5 minut przed końcem gotowania jeszcze raz Amarillo i na wyłączeniu palnika na tak zwany Whirlpool po raz kolejny Equinox, a reszta na zimno. Sześćdziesiąt pięć minut gotowania za nami, wyłączyliśmy palniki i dajemy ostatnią gawkę chmielu na tak zwany Whirlpool. Jest 20.43, zaczynaliśmy 15.10, także minęło 5,5 godziny. Przelewamy już piwo, 10 minut był chmiel na Whirlpoolu. Piwo jest gotowe do przelania. Wydaje mi się tak na oko, że sporo go odparowało. Gotowanie było dosyć intensywne. W zasadzie może przy okazji tego przelewu też powiem, po co w zasadzie jest to całe gotowanie. Po pierwsze oczywiście dlatego, żeby piwo nachmielić. Po drugie dlatego, żeby piwo zdezynfekować, co jest też bardzo ważne. Mówiłem wcześniej o tej fazie brudnej i fazie czystej w procesie ważenia piwa. Natomiast trzeci powód jest jeszcze taki, żeby odparować prekursory DMS-u, czyli dimetylosiarczku. Jest to związek chemiczny niepożądany w piwie gotowym, dlatego że
dźwięki pochodzą od mojej progenitury. Niepożądany dlatego, że daje w gotowym piwie takie aromaty kojarzące się z gotowanymi warzywami, z czosnkiem, z otwartą puszką kukurydzy, więc zdecydowanie chcemy się tych prekursorów DMS-u pozbyć. Dlatego też ta brzeczka musi się przynajmniej tą godzinę, u nas to było 65 minut, przynajmniej tą godzinę dość intensywnie gotować. Są browary, które ten element zanikują, tą brzeczkę tylko podgotowują w 98-99 stopniach. Niestety to często nie wystarcza do tego, aby tych prekursorów DMS-u się pozbyć. Ok, zobaczmy, ile wyszło tego piwa, gdzie tu mamy licznik. No, idealnie 20 litrów. Oczywiście do gotowania poszły 23 litra, więc 3 litry straciliśmy w przygotowaniu. No i trochę jeszcze stracimy. Trochę na pewno odpadnie ze względu na chmieliny. To będzie piwo chmielone na zimno, więc chmielin będzie całkiem sporo. No i trochę też osadów drożdżowych zabierze nam piwo. Piwo, bo w zasadzie to już prawie, że można nazwać piwem, brzeczką nastawną. Brzeczkę nastawną za chwilę zamknę i przeniosę do wychłodzenia na balkon. Co prawda jest dość ciepły maj, więc nie wiem, czy przez noc to się schłodzi do tych 22-24 stopni. Pewnie nie. Będziemy sobie jakoś radzić, a jutro rano wracamy na zadanie drożdż. Minęło 12 godzin, mieliśmy na szczęście dość chłodną noc, temperatura brzeczki spadła do 22 stopni, to jest temperatura idealna do zalania drożdży. Jak widzieliście przed chwilą, ekstrakt troszkę za wysoki, 19,5, celowaliśmy raczej w 18, dolałem 1,5 litra wody, powinno być ok. I za chwilę przystąpimy do zagania drożdży. Oczywiście przedtem miała miejsce najbardziej atrakcyjna część ważenia piwa, czyli mycie sprzętu. Podarowałem Wam relację z wideo z tego wydarzenia. Przechodzimy od razu do meritum. Jednym z najważniejszych sprzętów w browarze domowym, i to nie jest żart, jest piłeczka do tenisa. Jest tak dlatego, że tak jak przez cały proces ważenia piwa unikamy jego napowietrzenia, staramy się piwo ostrożnie przelewać, tak żeby nie tworzyć piany, tak przy zaganiu drożdży wręcz przeciwnie. Zależy nam na tym, aby drożdżom maksymalnie ułatwić życie, aby zapewnić im wystarczającą ilość powietrza. Z tego powodu powinniśmy tą brzeczkę dość intensywnie napowietrzyć, a w warunkach domowych najłatwiej jest to zrobić przy pomocy piłeczki właśnie w taki sposób, w jaki za chwilę zobaczycie. Zrobiła nam się bardzo fajna piana. Punkt kulminacyjny, czyli zaganie drożdży. Mamy drożdże. W zasadzie ten odcinek powinien się zaczynać dwa dni temu, kiedy był przygotowywany ten skarker drożdżowy, ale nie jest to film instruktażowy, więc po prostu przyjmijcie, że ten skarker drożdżowy był zrobiony wcześniej.
Znajdujemy się w drugim dniu fermentacji. Mamy już bardzo przyjemne, intensywne bulgotanie. No to zaglądniemy do środka. To jest pudło styropianowe, czy lodówka styropianowa, zapewniająca nam dosyć dobrą izolację. Wszystko po to, żeby fermentacja odbywała się w nieco niższej temperaturze niż temperatura pokojowa. Stosujemy tutaj delikatne chłodzenie. A nawet piwa górnej fermentacji potrzebują tej temperatury, temperatury najlepiej 18-20 stopni Celsjusza. To jest u nas zdecydowanie poniżej temperatury, temperatury pokojowej. Unosi się tutaj bardzo przyjemny, owocowy aromat pochodzący z amerykańskich chmieli. No i cóż, nie robię tego zwykle, ale czego się nie robi na potrzeby filmu. Zajrzymy sobie do środka, do fermentora i pokażę Wam, co tam się dokładnie dzieje. Mamy bardzo ładną pianę fermentacyjną. Jest to faza wysokich krążków, fermentacja burzliwa. No, wyjąłem rurkę, zdjąłem wieko, więc teraz już nie bez efektów dźwiękowych, ale mamy bardzo fajny efekt wizualny. No, świetnie się prezentuje ta piana. Nie będziemy tutaj ryzykować zakażenia. Zamykam z powrotem fermentor. Ta lodówka jest dość efektywna. Fermentowałem nawet tutaj jak do tej pory jednego lagera. Lagery piwa dolnej fermentacji potrzebują tych temperatur dużo niższych niż ale. Powiedzmy w granicach 8 do maksymalnie 12 stopni. Da się to zrobić, jeżeli tylko nie zapomina się wymieniać wkładów chłodzących z odpowiednią częstotliwością, to da się jak najbardziej taką fermentację, nawet piw dolnofermentacyjnych, przeprowadzić. Jest to konieczne, ponieważ fermentacja jest tak naprawdę w całym procesie produkowania piwa etapem zdecydowanie najważniejszym, a już na pewno szczególną wagę w browarze domowym należy przyłożyć do temperatury tejże fermentacji, do utrzymywania, raz, że utrzymywania tej temperatury na odpowiednim dla danego stylu poziomie, ale też utrzymywania stabilności tej temperatury. Najlepiej byłoby mieć do tego celu termostat, jakieś bardziej profesjonalne urządzenie chłodzące, być może niebawem. Na razie radzimy sobie bardziej chałupniczymi metodami, właśnie poprzez izolację, poprzez chłodzenie wkładami z zamrażarki. Jest takie powiedzenie piwowarskie, że piwo jest robione przez drożdże, a zadaniem piwowara jest tylko dostarczenie drożdżom rzeczki. Tylko. Ale jest w tym dużo racji, bo drożdżom należy oddać szacunek za to, że rzeczywiście one wykonują tą robotę, mrówczą robotę, doprowadzając do tego cudu fermentacji, do tego, że możemy cieszyć się na końcu dobrym piwem. Dodajemy chmiel na cichą, trochę amarillo już jest w fermentorze, teraz wysypuję jeszcze Equinoxa 50. Niektórzy chmielą w siateczce, nie ma potem problemów z odfiltrowaniem chmieli, ale z kolei chmielenie w siateczce ma ten minus, że chmiel może nie oddać po prostu pełni aromatu. Cała operacja może być mniej efektywna.
dość długo to piwo było na fermentacji, chyba 10 dni, ale cały czas utrzymywała się dość wysoka piana, więc nie mogliśmy wcześniej tej fermentacji przerwać. Mamy dość duże straty po fermentacji piwa. Było oryginalnie 21, prawie 21,5 litra. W fermentorze na fermentacji cichej mamy tylko 17 litrów, także 4,5 litra poszło w kosmos, właśnie zostało tutaj w drożdżach. Już nie opłaca się tego przelewać, bo można sobie pogorszyć choćby i klarowność piwa. A tak to wygląda po przelaniu na cichą z chmielem. Nie wykluczam, że jeszcze trochę więcej chmielu dodam za parę dni, żeby tego aromatu było trochę więcej. Teraz czas na zmierzenie ekstraktu. Startowaliśmy z ekstraktu 18,1 stopnia BLG. To był ekstrakt brzeczki nastawnej, czyli tego, do której zagraliśmy drożdża. No i zobaczmy, nie chcę ostrzyć. Six kicks, six bricks, six hockey players with sticks. Cześć, w tym miejscu filmu powinniśmy się spotkać przy butelkowaniu. Taka była umowa, ale niestety zapomniałem po prostu. Myślę, że za dużo ten film na tym nie straci, dlatego że butelkowanie piwa to nie jest jakaś czynność bardzo skomplikowana ani ekscytująca. Szczerze mówiąc, jest to mój najmniej ulubiony etap produkcji piwa, dlatego że piwowar nie wnosi w zasadzie tam żadnej wartości dodanej. Jest to czynność czysto techniczna. Po prostu trzeba piwo przelać do jakiegoś naczynia, najczęściej butelki. W zasadzie wkład piwowara poza wykonywaniem pewnych mechanicznych czynności ogranicza się tam do decyzji, ile dodać środka do refermentacji, czyli ile sacharozy bądź glukozy bądź ekstraktu. Ta refermentacja jest konieczna do tego, aby to piwo w odpowiedni, należyty sposób nagazować. Natomiast, tak jak mówię, nie udało mi się tego nagrać. Miałem przez chwilę taki pomysł, żeby nagrać butelkowanie jakiegoś innego piwa, potem niekoniecznie tej żytniej IPY, ale w końcu nie chciało mi się i spotykamy się teraz przy etapie, który jest moim ulubionym etapem produkcji piwa, czyli przy degustacji. Jesteśmy 2 tygodnie po zabutelkowaniu, a więc piwo powinno się już nadawać do picia. Jest to oczywiście ciągle młode piwo, ale już w odpowiedni sposób nagazowane i wszystkie jego najważniejsze cechy powinny już być wyeksponowane w tym momencie. Trochę się denerwuję, bo nie wiem za bardzo co wyjdzie. Piłem to piwo raz kilka dni po zabutelkowaniu, ale jeszcze po tak krótkim czasie nie zawsze można dużo o nim powiedzieć. No okej, to zobaczmy. No, z butelki są w aromacie amerykańskie chmiele. Wydaje mi się, że dość intensywne, choć ostatecznie chciałem dodać trochę więcej chmieli na zimę. Niestety chmiel Zeus, który zamówiłem, przyszedł kurierem trochę za późno, już musiałem to piwo butelkować ze względu na to, że ostatnio ten proces ważenia różnych piw był bardzo intensywny i wiele tych procesów się nakładało na siebie, więc nie mogłem czekać z tym piwem.
Ale wydaje mi się, że nie jest źle. Jest, jest dość intensywny aromat tropikalnych owoców, takiego czerwonego grejpfruta, który ja kojarzę z chmielem Amarillo. Tutaj przypominam, że aromat były dwa chmiele amerykańskie, Amarillo i Equinox. Chmielu Equinox wcześniej nie używałem w browarze. No jest bardzo ładna, obfita czapa piany. Drobno, średnio pęcherzykowa. Zobaczymy, jak będzie z trwałością tej piany. To jest zupełnie inna rzecz. No zdecydowanie owoce tropikalne. Innym deskryptorem aromatów chmieli amerykańskiej jest czasami żywica, drzewa iglaste, ale tutaj myślę, że bardziej aromat w stronę owoców. No zobaczmy, jak smakuje. Piwo jest bardzo rzeźkie. Goryczka w pierwszym łyku jeszcze nie była jakoś wyraźnie zaznaczona, ale w drugim łyku już czuję wyraźny atak goryczki. Natomiast kontra ze strony podbudowy słodowej wydaje mi się, że jest wystarczająca. Goryczka jest niewątpliwie na poziomie wysokim. Nie wiem, czy to jest 90-95 IBU, które chcieliśmy osiągnąć. Wydaje mi się, że chyba nie. Ale jest ona odczuwalna. I jest na poziomie na pewno właściwym dla jakiego stylu, bo ciągle jest to piwo, które się łapie w kategorię IPA, a nie Imperial IPA. Gdyby to było Imperial IPA, czyli powyżej 18-19 stopni Barlinga, no to tamte kryteria pewnie byłyby trochę inne. Jeszcze nie powiedziałem nic o barwie. Piwo jest dość klarowne, choć te wersje IPA chmielone na zimno mają prawo być lekko zmętnione. Ja tutaj nie mam dobrego oświetlenia, ale piwo jest na pewno bardzo przyzwoite, jeżeli chodzi o klarowność. Barwa, nie wiem, jak się prezentuje na filmie, ale barwa jest taka ciemno-miedziana. Piana nam troszkę już oczywiście opadła, ale dalej się utrzymuje, co jest dużym plusem. Nie jest to jakaś szczególnie piękna piana, ale fajnie, że jest wypana. No już po którymś łyku ta goryczka naprawdę jest mocna, ale ona jest bardzo przyjemna, nie jest zalegająca. Nie zostawia takiego nieprzyjemnego ściągającego czy kaninicznego posmaku. Jest bardzo przyjemna, krótka. Bardzo dobre piwo. Goryczka ma charakter ziołowy, ziołowo-żywiczny. To jest jak najbardziej klasyczne w tym stylu, w stylach w ogóle chmielonych amerykańskimi odmianami chmielu. Natomiast jest jeszcze pytanie, co dało tutaj to żyto. Słód żytni no nie stanowił w jakimś bardzo dużym procencie
tego zasypu. Z tego co pamiętam, to było chyba około 20%, być może nawet trochę mniej, w Żytorillo, a więc taki chyba najbardziej znany na rynku żytniej AIP-ie, to jest 30%, czy przynajmniej było w pierwszych warkach, więc tutaj jest mniej. Żyko na pewno odpowiada za nieco ciemniejszą barwę. Natomiast czy czuć ten dodatek Żyka w smaku? No powiem szczerze, gdyby to był ślepy test, to chyba bym się nie domyślił, że tu jest dodatek słodu żytniego. Jest taka specyficzny posmak, jak to powiedzieć, taki lekko gryzący, który można skojarzyć z obecnością słodu żytniego w zasypie, ale nie jest to coś, co jest tutaj jakoś bardzo wyraźne, czy pojawiające się na pierwszym planie. Jak widzicie, piwo jest bardzo pijalne. Ono ma z 18 stopni plato fermentowało do no już nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie z tego co sobie liczyłem, alkoholu powinno mieć między 6,5 a 7%, a więc dosyć sporo, ale jest sporo jak na swoją pijalność. Jak widzicie, wypiłem już dużo, 2/3 w zasadzie, 2/3 szkła. Chcę się wziąć kolejny łyk. Daleję sobie resztę. Piana cały czas się trzyma. To jest butelka testowa, więc tutaj pewnie jest trochę więcej farfocji niż tych, które sobie nie oznaczyłam krzyżykiem. No co można więcej powiedzieć? Piwo jest smaczne, stylowe. Natomiast jeżeli miałbym możliwość korekty, no to na pewno jednak zdecydowałbym się dochmienić więcej na zimno. Ten aromat no, jeszcze jest obecny po takim czasie, ale on mógłby być zdecydowanie bardziej wyrazisty. A więc tutaj nie warto ważąc piwa w stylu IPA poskąpić na chmiel do fermentacji cichej. No i pewnie zdecydowałbym się trochę bardziej odważnie dosypać tego słodu żytniego. Natomiast jeżeli chodzi o dodatek słodów karmelowych, które w tym piwie także się znalazły, no to myślę, że jest ok. Myślę, że ta baza słodowa jest odpowiednio skomponowana. Gdyby tych słodów karmelowych było więcej, mielibyśmy piwo bardziej przyciążkawe. Tymczasem ono jest naprawdę rześkie, wytrawne. To myślę w bardzo pozytywny sposób się przekłada na pijanie. Tyle jeżeli chodzi o ten film. Jak widzicie, proces produkcji piwa wymaga trochę cierpliwości. Zaczęliśmy, pierwsze wejście było bodajże 2 maja, dzisiaj jest 30 maja, więc prawie miesiąc. Tyle trzeba czekać, dopóki możemy się napić pełnowartościowego, uważanego przez nas piwa. A są style piwa, które wymagają, aby produkować je jeszcze dłużej, szczególnie lagery, wymagają fermentacji trwającej 3-4-5 tygodni. Z ale'ami jest pod tym względem lepiej. Dobrze,
Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że było to ciekawe. Wasze zdrowie. Cześć. Nawet gdybym strusiem był, strusiem był, strusiem był, to bym piwko, kurde, piłbym dalej sobie pił.